Witam Państwa. Gościem portalu Alebank jest pan dr Piotr Kotelnicki, prezes zarządu Centrum Rozwiązań Menadżerskich. Panie doktorze, które czynniki określiłby pan jako decydujące przy określaniu warunków przetargów? Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych bardzo istotnym elementem, na tyle istotnym, że w większości przypadków jest to 100% stanowi cena. Natomiast doświadczenie uczy, że jak w cokolwiek inwestujemy, to dywersyfikujemy sobie portfel. Doświadczenie uczy, że często kupowanie tanio jest bardzo drogie w obsłudze w całym cyklu życia tego produktu, który żeśmy kupili. Więc odpowiedź właściwie powinna być jedna. Powinniśmy wyważyć wszystkie czynniki, a cena powinna być tylko jednym z nich. Czyli bardzo duży wpływ na to, jakich mamy specjalistów, i stąd też moje drugie pytanie, w jaki sposób dobierać i ich utrzymywać, specjalistów do zarządzania projektami w samorządach? Na całym świecie zawód menadżera projektu, kierownika projektu, dyrektora projektu zyskał w ostatniej dekadzie ogromnie na znaczeniu. Zyskał na znaczeniu dlatego, że ci, dla których zarządzanie projektami jest ważne, docenili wagę standardów w zarządzaniu. Wagę standardów, które powodują, że mamy właściwą komunikację, właściwie zarządzane procesy, właściwie zdefiniowane produkty, czy też usługi, czy też wyniki projektu. I żeby to zrobić odpowiednio, żeby panować dalej nad ciągłym uzasadnieniem biznesowym dla projektu, żeby właściwie zarządzać zespołem, do tego jest potrzebna określona wiedza, doświadczenie i umiejętności. Innymi słowy, jak dobierać specjalistów? Dobierać tych, którzy po pierwsze mają odpowiednie akredytacje, które potwierdzają ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu projektami, i po drugie tych, którzy sprawdzili się już w prowadzeniu innych projektów. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.